Witam serdecznie dzisiaj w sektorze gości pięściarz zawodowy Rafał Jackiewicz. Cześć Rafał. Smako. Pięściarz zawodowy i wielki miłośnik słodyczy. Ptasie mleczko, mam nadzieję, smakowało. Nie, bo cytrynowego nie lubię, ale zjadłem tylko z grzeczności, bo przyniosłeś to, co sobie pomyślałem, nie będę cię obrażał. Generalnie na co dzień preferujesz waniliowe. Waniliowe albo czekoladowe, albo można powiedzieć łaciate. Przy następnym wywiadzie będzie w takim razie waniliowe, obiecuję. Czekam. To jest dosyć zaskakujące, bo jesteś z jednej strony sportowcem, a z drugiej strony bardzo kochasz słodycze, no ale chyba jak na cukiernika przystało. Jestem cukiernikiem nie tylko z zawodu, jestem z zawodu i z zamiłowania. Świętej pamięci kiedyś mama mi się zapytała, jak kończyłem 8 klasę podstawówki. Rafał, może iść do szkoły, do technikum, może iść do liceum, może byś dalej się uczył. Mówię, mamo, no gdzie, przecież ja jestem leniem, nie będę się uczył. To co chcesz robić w życiu? Ja mówię, no co lubisz robić? Ja mówię, no lubię samochody, lubię słodkie, no to iść na cukiernika. No i zawiozła mnie do zakładu cukierniczego i tak już zostało. I nawet pracowałeś w fabryce ptasiego mleczka później. Tak, i robiłem ptasie mleczko przez pół roku, to była moja druga praca, bo pierwszą pracę miałem, pracowałem na stadionie dziesięciolecie jako ochraniacz w 2006 roku, także to były moje dwie prace. Więcej na ten temat widzowie czy kibice sportu mogą dowiedzieć się z książki, która właśnie się pojawiła. To jest twoja biografia Życie na ostrzu noża. Taki jest tytuł tej książki. Powiedz, w jaki sposób jest odbierana, w jaki sposób ludzie ją odbierają, jak ją przyjęli. Powiem szczerze, że tak się obawiałem właśnie, jak to będzie, bo ta napisem są prawdę i to, jaki byłem, to, co wyprawiałem, to, co się działo w moim życiu. I powiem szczerze, ludzie, których nie znam, piszą mi na Facebooku, że książka zajebista, że fajnie się czyta, że ktoś się spóźnił do szkoły, ktoś się spóźnił do pracy, bo zaczął czytać, fajnie wciąga. Takim językiem jest napisana, powiedzmy, tak jak ja z tobą rozmawiam, prawda? Czyli gdzieś tam moimi słowami. Dużo żeśmy nie zmieniali, moi pisarze dużo nie zmieniali sposób, jak ja się wypowiadałem. Oni to wszystko po prostu przynieśli na papier. Ja przytoczę fragment z opisu tej książki w tej chwili. Dobry fragment. Włamania, pobicia, kradzieże, ściąganie długów, wymuszanie odszkodowań, porwania i bójki, z których jedna skończyła się nożem wbitym w serce. To nie opis gangsterskiego filmu. To życie Rafała Jackiewicza, zanim został zawodowym bokserem. Jak ty dzisiaj postrzegasz z perspektywy czasu to życie? Powiem tak, no było zajebiście, było fajnie, była zabawa, oczywiście ja się bawiłem kosztem, no niestety kosztem innych, to były lata 80, lata 90, no niestety tak było, albo byłeś rekinem, jak to się mówi, albo no niestety rekiny były wokół ciebie, no niestety ja musiałem jakoś sobie dawać radę, ja byłem małym szczurem 62-kilowym, miałem krótkie włosy z przodu jak dzisiaj, z tyłu miałem długie zakręcane do połowy pleców, strasznie się woziłem jak chodziłem, byłem pyskaty, mówię, arbuzy pod pachami też istniały, jakbym pracował w sklepie warzywnym, no musiałem jakoś sobie dawać radę. Wszyscy chcieli mnie bić, wszyscy mnie ganiali, no i chcieli pokazać, że jestem nikim, a ja tak naprawdę, można powiedzieć, górowałem nad nim tym, że byłem właśnie, okazało się później z czasem, że byłem lepszym wariatem od nich. No rzeczywiście byłeś konkretnym wariatem. Ja przeczytałem tę książkę, wiedziałem, że twoje życie jest szalone, ale nie spodziewałem się, że aż tak. O dziwo dzisiaj jesteś człowiekiem, który ma żonę, ma dzieci, który ma pracę, który cały czas trenuje i boksuje zawodowo. Nie wszyscy twoi kumple z tamtych czasów mogą to sobie o sobie powiedzieć. No niestety, ci najbliżsi kumple, ci najbliżsi przyjaciele, można powiedzieć, prawie wspólnicy, no niestety, jeden jest po siatce 8 lat, drugi jest po siatce 8 lat, jeden ma do siatki jeszcze 8, drugi ma do siatki jeszcze 12, teraz siedzą za sprawę sprzed 16 lat. Moi inni koledzy są już po siatkach, czy tam po roku, po dwa, po trzy lata. Niektórym się udało, ale gdzieś tam uciekli, gdzieś tam jednak też poszli w stronę dom, rodzina, praca. Ja jestem dzisiaj, gdzie jestem, robię co robię. Można powiedzieć, osiągnąłem sukces i sportowy, i życiowy. W sporcie osiągnąłem więcej niż było mi dane. W życiu jeszcze więcej, bo mam jedną żonę od 13 lat i się zapowiada, że będzie już do końca życia, bo tak się nam układa. Mamy dwoje dzieci, mam syna z pierwszego małżeństwa, mam pracę, mam co robić, ludzie mnie znają, szanują. Czyli mam to wszystko, no, tak naprawdę, co pracowałem i chciałem całe życie mieć. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko szczęśliwie się zakończyło. Natomiast na tej książce znajdują się słowa, cytat Mateusza Borka, który twierdzi, że to, co jest w tej książce opisane, kiedyś znajdzie się na szklanym ekranie. Ty chciałbyś, żeby kiedyś powstał film na twój temat? Powiem szczerze, że tak naprawdę tą książkę napisałem, wiadomo, ze względu na kasę, prawda? Bo ja nie potrzebuję być sławny. Ja oczywiście lubię, jak się kręci wszystko wokół mnie, ale ta książka jest dla kasy. No powiem szczerze, dla kasy. Pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i się pyta, czy piszemy książkę, bo fajne życie, można to fajnie opisać i rozmawiamy o tym, że jak napiszemy książkę, będzie sytuacja, gdzie może ktoś się zgłosi, będzie chciał nakręcić film na podstawie tej książki. Przeanalizowałem to wszystko, przeliczyłem, okazało się, no okej, dobra, piszemy. No i powiem szczerze, tak liczę na to, że jak ktoś przeczyta książkę, przyjdzie, powie, no Rafciu, to dawaj, może pogadamy o scenariuszu.
A od jakiej sceny byś rozpoczął taki film, gdybyś już mógł rozmawiać z ewentualnym reżyserem? Powiem szczerze, nie myślałem o tym, ale coś na pewno bym wymyślił, wiecie, no. Ja tam zawsze jakieś pomysły dobre do głowy wpadają. No myślę, że taka najbardziej spektakularna, bardzo tragiczna, ale spektakularna to chyba ta sytuacja z nożem w sercu i byłby mocny początek filmu, na pewno. Ja wiem, mocniejszy początek to był może pierwsze moje małżeństwo nieudane, które było nieudane i może to by był spektakularny początek, końca. Ale to taki film pod kobiety chyba wtedy bardziej, jak małżeństwo. No tak, po 14 rozdział, którego nienawidzi moja obecna żona. O 14 rozdział. Ale dzisiaj nie rozmawiamy, tak? Nie, bo po 22 dopiero można. Dobrze, w takim razie jest przed 22, więc będziemy rozmawiali na inne tematy. Wróćmy do tej sytuacji. Ty byłeś bliski śmierci tak naprawdę. Miałeś 25 lat, otarłeś się o śmierć. Człowiek wbił ci nóż w serce, przebił prawą komorę. Czy to był taki absolutny, stuprocentowy cud, że ocalałeś, że przeżyłeś, że wyszedłeś z tamtej sytuacji? Tak naprawdę gorzej mogłoby być, tylko jakbym dostał w lewą komorę podobno, bo jest mniej umięśniona i jest większe ciśnienie w tej komorze. I lekarz, która mnie szyła, powiedziała, że jeżeli dostałbym w lewą, prawdopodobnie bym nie przeżył. Na szczęście też dyskoteka była blisko szpitala, można powiedzieć chyba około 2 kilometrów. Także też dzięki temu, że nie czekaliśmy na karetkę, tylko mnie chłopaki zapakowali w samochód i zawieźli do szpitala, to przeżyłem. No, podobno było blisko, naprawdę. 2 minut zabrakło, tak? Tak, tak. Pani chirurg powiedziała, że jeżeli by 2 minuty bym później trafił na stół do niej, no to niestety bym nie przeżył. Także szczęście w nieszczęściu, że dostałem w prawo, a nie w lewą, żeby był blisko szpital i że od razu trafiłem nie na izby, tylko na stół operacyjny. Także no, wiele w życiu miałem przechlapane, ale tak naprawdę można powiedzieć, zawsze spadałem na 4 łapy. Ale po operacji wybudziłeś się wtedy, tylko że lekarze w następnych dniach mówili ci, że ze sportu nici, tak? Że już nigdy nie będziesz mógł trenować zawodowo. Była sytuacja, gdzie na obchodzie chyba pierwszego dnia przyszło grono lekarzy i tam sobie oczywiście od razu żartuję, że składajcie mnie, bo za tydzień mam walkę, bo faktycznie za tydzień miałem mieć walkę, miałem jechać walkę bokserską za granicą. Mówię, szybko mnie poskładajcie, bo muszę jechać na walkę, nie? A lekarz się na mnie spojrzał i mówi, nie wiem, czy pan sobie sprawę zdaje, ale pan już nigdy w życiu do sportu nie wróci. Ja mówię, ale jak to? Proszę pana, pan przeszedł operację serca, to by byłoby tak, by pan przeżył zawał. Nie ma szans, że pan wrócił do sportu. Ja powiedziałem mu, no to wie pan co, pan się myli. No jak widać, mylił się. Przerazała ciebie taka wizja, że możesz nie wrócić do sportu już nigdy? Kurczę, do tamtej pory sport to było moje życie. Grałem w piłkę, biegałem, walczyłem w kickboxingu, później właśnie w boksie. To był mój jedyne, można powiedzieć, źródło utrzymania. Miałem syna, miałem żonę. No właśnie, miałeś rocznego syna tak naprawdę, dokładnie w pierwsze urodziny. Miałem żonę i teraz się okazuje, że ja nie robię nic innego. Tam poza jakimiś tam małymi kradzieżami, które jakieś tam gdzieś tam się dorabiałem, można powiedzieć, to bardziej na bieżące, można powiedzieć, było wydatki. Bania. Ja tylko żyłem z boksu tak naprawdę i nagle okazuje się, że leżę w szpitalu po operacji serca, gdzie co ja teraz będę robił, jak ja teraz będę żył, no załamka. Miałeś 25 lat, otarłeś się o śmierć. Ciebie bardzo zmieniła tam ta sytuacja? Szczerze? Jak ktoś do mnie teraz wyskoczy z nożem, to wbiję go mu w dupę. I tyle zmieniło. Jeszcze jeden fragment z książki. Wtedy po tym wypadku uświadomiłem sobie, jak wiele czasu i zdrowia straciłem pijąc, bawiąc się i nie trenując, olewając sportowy tryb życia i zasady. Walczyłem bez nadziei na to, że kiedyś zajmę się tym na poważnie. Czyli mimo całej tej tragedii są pewne plusy. Tak, są pewne plusy takie, że po operacji serca pojechałem do Międzylesia na badanie serca, które lekarz mi zalecił, żeby przeprowadzić. Jest to najbardziej, można powiedzieć, dokładne badanie w Polsce, jeżeli chodzi o badania właśnie serca. Okazało się, że nie mam wady serca. Całą karierę w kickboxingu walczyłem z przeświadczeniem, że mam wadę serca. Dlatego, że któregoś dnia na badaniu lekarz mi powiedział, panie Rafale, ale u pana słyszę szmery, pan ma wadę serca. Ja mówię, pan, ale jak to, co to znaczy? No to znaczy, że pan nie będzie mógł walczyć, że pan nie będzie mógł trenować w ogóle. Ja mówię, nie, no, no to co pan mi tu mówi, no nie? No i później się okazało, że w 2002 roku po zrobieniu najdokładniejszych badań w Polsce, jeżeli chodzi o właśnie o organ, jakim jest serce, okazało się, że jest wszystko okej, że wszystko jest w granicach normy, że jakaś tam mała trudzielność niedomykalna, nie pamiętam jak to się nazywa fachowo, ale tak naprawdę, że wszystko jest okej, po prostu wszystko jest w granicach normy i dlatego straciłem właśnie tyle czasu właśnie przez to, że chlałem, bawiłem się, tańczyłem, nie brałem na poważnie tego sportu, jakim właśnie był kickboxing, moja miłość powiedzmy życia. Olewałem to wszystko, kurczę, bo wiedziałem, że i tak kiedyś to wyjdzie, a badania podrabiałem, jeździłem na zawody z podrobionymi badaniami.